Chcę powiedzieć na wstępie, że to wystąpienie raczej będzie skupione na tym, czym do tej pory się zajmowałem. Może się też trochę przedstawić. Też przy okazji podziękuję jeszcze raz za przyjęcie tej katedry. W związku z tym zajmę się tym, co wymyśliłem na dzisiaj. Temat jest dość taki, powiedzmy, ogólny, więc ponieważ szukałem pewnego połączenia, natomiast zaraz w trakcie, jak to będę przedstawiał, mam nadzieję, że wyklaruje się, co mi chodzi po głowie i oczywiście czekam na krytykę, czy to w ogóle będzie miało jakieś racje bytu. Natomiast zobaczę. No, potem to, żeśmy razem dyskutowali. Tak, tak. To nie było tak, że to jest tylko moja oczywiście dyskusja, bo sporo rzeczy konsultuję z panem Kalinowskim ze względu na jego spore doświadczenie w tych tematach, więc pozwalam sobie również pewne rzeczy, które robiliśmy razem, też tutaj zaznaczyć. Chcę to podzielić na cztery części. Po pierwsze, jako podstawę teoretyczną, to od czego w pewnych momentach wyszedłem, że osiągnięcie pewnego poziomu. Pracę napisałem u profesor Marii Orłowskiej. No nie było to najłatwiejsze, nie ukrywam, ale jestem z tego bardzo zadowolony. Mam nadzieję, że profesor też. Czym ja się zajmowałem? Zajmowałem się połączeniem dwóch technologii, o czym za chwilę będę mówił. W drugiej części wspomnę o kontrybucji z mojej pracy, czyli w jaki sposób znalazłem rozwiązanie na połączenie tych dwóch rozwiązań, żeby działało w jakiś sposób wspólnie. No i w trzeciej części, jaki to ma związek z multimediami, no i pozwolę sobie na koniec tam wrzucić coś, co udało mi, nad czym pracujemy między innymi z panem Kalinowskim od jakiegoś tam czasu. W związku z tym, podstawa, jeśli chodzi o kwestię, od czego to wszystko zaczęło, w mojej pracy zajęłem się przede wszystkim analizą dwóch analizą dwóch systemów architektonicznych zajmujących się zarządzaniem pracą. Tak? Pierwsza to były systemy oparte na crowdsourcingu. Dość duży boom w tej chwili jest. No, to nie jest najnowsze rozwiązanie, tak? Ale Amazon kilka ładnych lat temu wprowadził między innymi Mechanical Turka, który jest odpowiedzialny za rozwiązania, które w normalnych warunkach przez komputer nie są w stanie być wykonane. Generalnie chodzi o takie pojęcie jak Human Cloud i rzeczy, które są związane z rozwiązywaniem zadań, które tradycyjne komputery i tradycyjne systemy algorytmy sobie z tym nie radzą. Jeżeli chodzi o drugą architekturę, to są wszystkie to systemy związane z tak zwanym zarządzaniem procesami, między innymi w biznesie. Natomiast moją kontrybucją było wprowadzenie zmian, aby te obie technologie mogły ze sobą współpracować. No i teraz tak, standardowe systemy oparte właśnie do zarządzania procesowego, czyli potocznie zwane również workflowami, charakteryzują się tym, że mają pewne określone zasady. Tak? Wszystko tam jest z góry narzucone, mamy określoną ilość użytkowników, mamy wszystko dostatecznie mocno zaplanowane. Oczywiście są systemy, które pozwalają pewne rzeczy zmieniać w trakcie, ale to już jest trochę inne. Mamy oczywiście liczbę użytkowników, możliwość komunikacji, mamy modelowanie tymi procesami, no i oczywiście zarządzanie bazą danych, która to wszystko generuje. Natomiast z drugiej strony, takie systemy myślę, że każdy się z takim spotkał, to nie jest jakaś mega odkrywcza rzecz. Natomiast z drugiej strony mamy coś kompletnie przeciwnego. Outsourcing z założenia nie do końca jest określony. Po pierwsze, z tego powodu, że nie mamy określonej liczby użytkowników. Znaczy mamy w systemie, ale teoretycznie oni są anonimowi. Nieważne kto to jest, nieważne ile pracy włożył, ważny był wynik. W związku z tym w pewien sposób te systemy sobie zaprzeczają, jeżeli chodzi o taką podstawę, powiedzmy, techniczną, znaczy merytoryczną. W związku z tym cechą charakterystyczną platform crowdsourcingowych jest to, po pierwsze na zasadzie wolontariatu. W związku z tym użytkownicy są w pewien sposób wygradzani za swoją działalność w tym systemie. Ale raczej jest to dobrowolne niż narzucone. Zupełnie inaczej niż systemy do zarządzania pracą. Jesteśmy tam zmuszeni do wykonywania zadań, które system nam daje do dyspozycji. Tak? Drugą rzeczą, jaka jest dość charakterystyczna, jest to, że zleceniodawca i pracownik kompletnie ze sobą mogą nie mieć ani nic wspólnego. W ogóle mogą się nie komunikować. System jakby sam udostępnia te zadania dla odpowiednich użytkowników, którzy wykonują te zadania, które są w systemie przedstawione jako te do wykonania. Jedyną rzeczą, jaka różni te rozwiązania od typowych systemów do zarządzania pracą, jest to, że po stronie pracodawcy jest, żeby te zadania w odpowiedni sposób rozdrobnić.
Im bardziej proste te zadania, im bardziej one są łatwe do wykonania, tym efektywność jakby pracy się zwiększa. No i teraz, jeżeli chodzi o cel, jaki nam przyświecał, kiedy pracowałem nad tą pracą, było to, żeby spróbować zwiększyć tą funkcjonalność tych podstawowych systemów opartych na zarządzaniu o możliwości właśnie współpracy z narzędziami, które działają właśnie w oparciu o outsourcing. Więc teraz tak, jak wyglądała integracja tych obu technologii? Po pierwsze, dokonałem analizy jednej i drugiej architektury. Tak jak wspomniałem, crowdsourcing dość mocno nieokreślony, oczywiście zdefiniowany, ale jest dość otwarty, jeżeli chodzi o system oparty na workflow, bardzo konkretne, tym bardziej, że istnieje taka instytucja, która się nazywa Workflow Management Coalition. Jest to instytucja, która zrzesza różne organizacje oraz ludzi zajmujących się tworzeniem standardów jako wytyczne do tworzenia takich systemów, żeby można było wyróżnić. Tak wygląda architektura, taka powiedzmy podstawowa architektura systemu opartego na workflow. Jak widzimy, można wyróżnić tutaj trzy podstawowe elementy. Oczywiście kolor czerwony, który tutaj powinien być, był widoczny, to byśmy widzieli, że ten kolor jest różny, tego niestety nie jest. W związku z tym tylko tak, baza danych, kolor żółty, systemy do jakby oprogramowanie w systemie oraz elementy zewnętrzne, które służą powiększenia funkcjonalności systemu. W związku z tym przyjrzałem się, na ile ten system jest, że tak powiem, elastyczny, żeby pozwalał na takie rzeczy. Okazuje się, że nie do końca tak jest. Według standardów jest zdefiniowany w zasadzie jeden rodzaj zadania, który z reguły jest narzucony i jest w zasadzie taki sam. Z poziomu takiego bliższego użytkownikom w systemach są trzy poziomy w zasadzie, które można wyróżnić. Pierwszy to jest poziom użytkownika, to jest oczywiście ten poziom, przy którym pracujemy z interfejsem naszego systemu, który nam nadaje zadania, my je wykonujemy. Drugi poziom jest to poziom modelowania procesu, który cały czas jakby pozwala nam widzieć systemowi również, w jakim miejscu procesu aktualnie się znajdujemy. No i trzeci poziom to jest ten, który jest odpowiedzialny za tak zwana maszyna stanów, czyli ten poziom, który w tle jakby monitoruje cały czas naszą aktywność, zmianę statusu zadań itd. Te trzy rzeczy ze sobą jakby nierozłącznie funkcjonują. W związku z tym, żeby można było spróbować coś zrobić z crowdsourcingiem, czyli z takim narzędziem, które pozwala nieokreślonej liczbie ludzi pracować, to było dość istotne w tym moim założeniu, w naszym założeniu, nad jednym wybranym tylko zadaniem, zmiana musiała nastąpić w tym miejscu. Tak? Schemat jest dość prosty, tak? Bo starałem się, żeby to było jak najprościej, żeby to było w miarę jasne. W związku z tym pojawiał się taki problem. Tak? Jedno zadanie, które w teorii mogłoby być wykonywane przez crowd, musiałoby niestety wyglądać w taki sposób. Tak? Multiplikacja maszyn stanów to zadanie oczywiście wielokrotnie wykonywane do momentu, aż powiedzmy przy założeniach zakończenia tego zadania, załóżmy, że możemy przyjąć na przykład, że były to na przykład 2 tygodnie, to przez 2 tygodnie to zadanie przez crowdsourcing jest wykonywane. Może jako prosty przykład wyobrażenia sobie tego, przyjąłem założenie takie, że zastanowiłem się również w mojej pracy nad tym, jakie to mogłyby być zadania. To też daje mocno do wyobrażenia, o jakich zadaniach ja myślałem. Oczywiście nie wszystkie zadania mają sens być wykonywane przez crowdsourcing. W związku z tym skupiłem się na tych zadaniach, które miały sens. Taki dobry przykład, na którym dobrze się to wszystko można było i modelować i zastanawiać się, są właśnie projekty graficzne, co ciekawe. I teoretycznie, i taki, może nie teoretycznie, tylko jako przykład takiego zadania, wyobraźmy sobie firmę, w której nie ma jakby studia graficznego i nie potrzebują czegoś takiego, ale przychodzi potrzeba wykonania jakiegoś zlecenia typu chciałbym mieć wizytówkę swojej firmy, papier firmowy, nie wiem, plakat na jakieś wydarzenie, cokolwiek, co jest niezwiązane bezpośrednio z naszą firmą, ale chcemy to mieć wykonane. Ale nie chcemy tego outsourcować, tak? Czyli nie chcemy zlecać tego firmie zewnętrznej, tylko chciałbym, żeby to jedno zadanie w całym tym procesie, które jest potrzebne, na przykład jest proces organizacji delegacji i w trakcie tego procesu pojawia się problem z zaprojektowania plakietek dla konferencji. Oczywiście trywialne zadanie, ale takie też mi chodziło.
Wiadomo, że można zrobić je, powiedzmy, za pomocą Worda, będzie to wyglądało tak, jak wyglądało i tak dalej. Użyty będzie tańczny roman, będzie to wyglądało dramatycznie i tak dalej, i tak dalej. Wiem, że w większości przypadków osoby na takie rzeczy nie zwracają uwagi, ale dla osób, które przychodzą, może to mieć znaczenie. Na przykład będzie istotne też, żeby taka plakietka wyglądała dobrze. W związku z tym crowdsourcing mógł być do tego zadania idealny. Wysyłamy takie zamówienie na zlecenie takiego zadania w systemie całym, który istnieje, a potem dostajemy wyniki. Nie interesuje nas, kto to zrobił. Nie interesuje nas tylko, ile my na to możemy wydać pieniędzy i kiedy chcemy, żeby dostać wynik. Oczywiście problemem w tym całym rozwiązaniu jest to, że w pewnym momencie dostajemy, ten system pozwalać na do naszego systemu na tymczasowo zalogowanie się nieograniczonej liczby użytkowników lub pewnej liczby użytkowników, którzy pracowali tylko nad tym zadaniem. Po określonym czasie, kiedy przychodzi moment, decydujemy, dobra, minęło 2 tygodnie, ciekawe jestem, co w tym moim systemie się do tej pory zrobiło, chcę zobaczyć najlepsze wyniki. Tak? W związku z tym my musimy zamknąć to zadanie, bo inaczej system nie pozwoli nam przesunąć się dalej w całym procesie. Tak? Część zadań będzie w statusie complete, czyli pozwalały będą, czyli będą zakończone, ale część nie. Część będzie prawdopodobnie active, może niektóre będą w ogóle schedules, tak? Niektóre w ogóle nie będą wzięte pod uwagę. W związku z tym, żeby pójść dalej w systemie, musiałaby być możliwość, za co powinien odpowiadać system, terminacji zadań, które są niezakończone. W związku z tym, moją propozycją było zmiany dotyczące trzech w zasadzie rzeczy w tej architekturze BDMS. Tak? Nowy typ zadania, modyfikacja Worklist Handler, jest to część architektury systemu, która jest odpowiedzialna za komunikację z użytkownikiem, w zasadzie to jest to, co widzimy w trakcie, jak siedzimy przed systemem, przed interfejsem systemu, oraz zmiany dotyczące reguł zamknięcia, czyli to, co wspomniałem, musiała być możliwość w danym momencie terminacja wszystkich niedokończonych zadań. No i tu na graficznej prezentacji pozwoliłem sobie przedstawić te komponenty, które powinienem zmienić oraz pewne parametry, które powinny ulec zmianie. Tak? Generalnie, jeżeli chodzi o samą maszynę stanów, nie trzeba tutaj dokonywać zmian, ponieważ ona pozwala nam dokonywać terminacji, tylko musiałoby być to z góry narzucone przez system, który wydawał taką możliwość. Zadanie musiałoby mieć pewne dodatkowe parametry. Jeżeli chodzi o Worklist Handler, musiałby ten system pozwalać nam na możliwość pobrania chociaż tych podstawowych danych użytkowników, którzy by do tego zadania się zgłosili. Ja już nie rozważałem takiego problemu, chociaż mieliśmy podczas rozmów z panią profesor zastanowienie, w jaki sposób to zadanie mogłoby być ogłaszane, nazwijmy tak ogólnie, użytkownikom. Tak? To jest oczywiście problem bardziej społecznościowy niż problem tej pracy, tak? Więc trzeba by oczywiście zacząć do tego chociażby portale społecznościowe, czy po prostu proste listy grupy mailingowe, tak? Ale jakby to nie było problemem. Natomiast wiadomo, że w przypadku crowdsourcingu im więcej użytkowników robią jakieś zadanie, tym lepiej. No i trzecia rzecz, zmiana dotycząca właśnie reguł zamknięcia w systemie, czyli w całym workflow engine. No i słuchajcie, teraz finał, dlaczego ja się tak naprawdę co spowodowało, że na tym się zastanawiałem. Gdzie to można było wykorzystać? Ja wiem, że nie zawsze przy pracy naukowej jakby zastosowanie jest najistotniejsze, chociaż powiem szczerze, że mam taką tendencję do tego, żeby mimo wszystko starać się robić rzeczy, które mają gdzieś tam chociaż odrobinę sensu. Oczywiście nie chcę tego bardzo trywializować, gdyby o to chodzi. Natomiast jakby ten problem naukowy, jeszcze powiem szczerze, nie do końca mi się wyklarował. Mam pewien pomysł, mam nadzieję, że skomentujecie to moje podejście. Jeżeli chodzi o sam w ogóle związek z multimediami tego mojego pomysłu, to jednym z takich podstawowych to jest przede wszystkim to, że są systemy, są nazwijmy projekty, które są tak złożone i tak interdyscyplinarne, które wymagają zarządzania procesem. Tym procesem oczywiście jest tworzenie gry, na którym się chciałem skupić. I zwróciłem uwagę, że sam ten proces wymaga po pierwsze tego zarządzania, a po drugie można by było to, co pisałem w pracy magisterskiej, spróbować to zastosować właśnie, zobaczyć, co by się stało, gdybyśmy spróbowali do tego zacząć crowdsourcing. Może. No i tutaj właśnie jest ta rzecz, od której ja się zastanawiam, jeżeli chodzi o problem może
hipotetyczny naukowy. Jak ocenić jakość w otrzymywanych wynikach? W klasycznych systemach crowdsourcingowych to jest tak, że ocenia to pracodawca, zleceniodawca. Wchodzi do systemu, zagląda powiedzmy na wyniki i je sprawdza. Tak? W większości przypadków też te zadania są tak skonstruowane, żeby one z założenia dawały jakiś wynik. Tak? Negatywny lub pozytywny. W związku z tym widzimy od razu powiedzmy jakąś grupę, do której przynależy. Natomiast w przypadku na przykład tworzenia kontentów do gier, bo to o czym się zastanawiałem, pojawia się problem. Ponieważ uzyskujemy coś, co trzeba subiektywnie ocenić, nie obiektywnie. Tu jest pewnego rodzaju problem. Załóżmy, gdybyśmy robili na przykład environment do gry jakiejś, która by wymagała drzew, gór, postaci, tak? To są te problemy, które się pojawiają na przykład tak jak gry oglądamy, typu Wiedźmin, że tam się powtarza ta twarz, co ileś tam modeli na przykład, tak? Może by się dało to jakoś w pewien sposób zwiększyć tego możliwości. Jak ocenić, czy dany na przykład model jest dobrej jakości? Dlatego też się nad tym zastanawiałem. I zastanawiałem się, czy nie byłoby ciekawym rozwiązaniem, gdyby spróbować jakieś referencje stworzyć, na przykład zbudować taką bazę kontentu, opierając się na istniejących standardach, istniejących rzeczy. Na przykład rzeczy, które wszyscy powiedzmy znamy, wiemy jak wyglądają, można by było ocenić, czy model albo jakiś projekt jest zgodny, czy taki sam, czy przypomina to, co jest, powiedzmy to, co znamy. Jest na przykład, może to być trywialne, ale od tego chciałem zacząć, na przykład meble z Ikei. Tak? Model 3D krzesła konkretnej nazwy można by było zweryfikować, patrząc na zdjęcie i patrząc na jego odpowiednik, na przykład w modelu 3D. Tak? Zupełnie inna była sytuacja, gdyby było zastanawianie się na przykład nad modelem, nie wiem, postaci czy domu jakiegoś abstrakcyjnego, fantastycznego, bo tego ciężko znaleźć do tego referencji. No ale dobra, to za chwilę o tym będziemy jeszcze może o tym rozmawiać. No to jest potencjalna rzecz, o którą się zastanawiam. Jak to oceniać? Kto mógłby to oceniać? No i kiedy oczywiście. Oczywiście jeżeli chodzi o kiedy, to wiadomo, że w momencie, kiedy użytkownik systemu, czy ten, który zleca to zadanie, chce zobaczyć wyniki, czyli powiedzmy w jakimś określonym czasie. Jeżeli chodzi o kogo, to wiadomo, że zleceniodawca. Jeżeli chodzi o jak, no i tutaj się zaczyna właśnie zrobić mało problem. Dlaczego o tym mówię? Ze względu na pewnego rodzaju próbę przefiltrowania tych wyników. Z prostego powodu, że jakbyśmy przyjęli takie założenie, że zleceniodawca ma przejrzeć, nie wiem, 10 tysięcy wyników, które crowd może wyrzucić, no to zaczyna być problem, ponieważ czas poświęcony ocenie tych wyników będzie zdecydowanie dłuższy niż gdybym zrobił po prostu outsource tego zadania i uzyskał 3 dobrej jakości, powiedzmy, wyniki. Więc to się trochę mija z celem. Jest na pewno jakieś filtrowanie tych wyników, kategoryzowanie ich do jakiejś tam, powiedzmy, grupy lepsze, gorsze albo najlepsze. To jest konieczność, którą myślę, że trzeba by było rozważyć. No i teraz tak, potencjalne wykorzystanie. Dlaczego o tym wspominam? Bo tak mówię, zawsze szukam gdzieś jakiegoś powodu, żeby spróbować gdzieś to wykorzystać. Może jest to trochę ryzykowne, może parę osób potem mnie skrytykuje, ale postanowiłem, że mimo wszystko wspomnę o tym. Tak? Mamy duży potencjał w naszej szkole, jakim jest Wydział Artystyczny, jak i również Wydział IT. Tak? Mamy dwie grupy jakby twórców, którzy mogliby w grach znaleźć swoją ścieżkę i to wykorzystać. Z jednej strony są to programiści, z drugiej są to artyści. Tak? W związku z tym, z punktu widzenia artystów, można by było spróbować, oczywiście jest to tylko moja propozycja, nic na siłę, tak? Na przykład skonkretyzować ich pewne założenia i skupić ich na przykład na części tworzenia tej części programistycznej. Dlatego, bo z tego co ja nawet widzę czasami, jak patrzę na te prace, to problem jest taki, że nie mają kontentu, który można wykorzystać. Z drugiej strony jest tak samo, z punktu widzenia artystów mają powiedzmy te prace, które wyglądają przyzwoicie, ale w żaden sposób to nie funkcjonuje. W związku z tym pomyślałem, że można by było w pewien sposób zacząć do tego, oczywiście studentów, tak? No bo to jest całkiem dobre pole, że tak powiem, poligon doświadczalny, który można wykorzystać. No i słuchajcie, jeżeli chodzi o korzyści, które też są ważne, jeżeli chodzi o, czy to ma w ogóle sens, no to przede wszystkim obcowanie z systemem, który pozwala na zarządzanie pracą. Dzisiaj jest to standard w większości korporacji, które mają więcej niż paru pracowników. Tak?
szczególnie projekty interdyscyplinarne, które wymagają takiego zarządzania. A jeszcze do tego dochodzi to, że bardzo często ci ludzie są rozproszeni geograficznie i bez takiego systemu, który na to pozwala, bardzo trudno jest takie rzeczy zrobić. No, gry są idealnym przykładem takich rzeczy. Tak? Tworzenie jakby całej kontentu. No i słuchajcie, tutaj kilka przykładów, no, używanych na całą, przez różne firmy, nie tylko firmy, ale nazwy systemów, które w tej chwili są, jeden z takich powiedzmy bardziej ważnych. Ja tylko skreśliłem dwa. Trello, powiedzmy, że taki trochę mniej bardziej system do zarządzania, raczej taki organizator czasu. Natomiast Atlassian, jego komponent Jira, jest to element, który w tej chwili w dość dużej liczbie firm tworzących gry jest wykorzystywany do zarządzania procesami. My składamy... To są specyficzne dla gier, tak? Tak, tak. Atlassian jest właśnie specjalnie... Nie, Atlassian generalnie używamy... Nie tylko. W procesach zarządzania. Ale to tak, jest to, o czym pisałem, co Anglicy Wrexham. Tak, dokładnie. Chciałem o tym wspomnieć, że właśnie Wrexham mają chyba katedrę, która w ogóle na tym... Oni nie uczą o kierunku, tak, w oparciu o ten system. Więc oni generalnie jakby wprowadzili coś takiego, jest to do... No i słuchajcie, na sam koniec takie podsumowanie tego, co powiedzmy, nad czym pracujemy z panem Kalinowskim od jakiegoś czasu. Pozwoliłem sobie tutaj zebrać. No to zeszłoroczny, słuchajcie, zacznę od tego. Dlaczego oczywiście grami się trochę miałem okazję zainteresować? Pracowałem, słuchajcie, bodajże 8 lat temu w projekcie Painkiller. Gra, która swego czasu dość była znana, jeżeli chodzi o świat FPS-ów tak zwanych. Pracowałem w dziale Digital Amigos, który tworzył cinematiki do tej gry, ja rysowałem do nich storyboardy. Drugą rzecz, którą żeśmy robili, no to wyjechaliśmy do Londynu, do studia, w tej chwili nie pamiętam, ale robiliśmy mock-upy do ruchu modeli 3D. Bawiłem się po prostu jako aktor, jak to funkcjonuje, jak to działa, jeden z kilku osób. W zeszłym roku udało nam się zmontować coś takiego. Nazwaliśmy to oczywiście tak trochę może Arcade Game System, tak wiadomo, że jest to trochę nazwa odrobinę nad wyraz. Na razie jest jeden automat, mam nadzieję, że w tym roku uda nam się zrobić kolejny, który też jest jakby elementem, który można by było wykorzystywać. Tu na tym można uruchomić cokolwiek. W tym roku planujemy sprawdzić, czy to jak działa z użyciem albo Arduino, albo Raspberry Pi. W związku z tym można próbować jakieś rzeczy zrobić. Co tam jest w środku? Tam jest PC. To rozebrany właśnie do tego. To zamiast klawiatury ma podłączony zestaw. Tak. Właśnie dlatego się przed seminarium zdziwiłem o tej rozmowie. Znaczy zdziwiłem, a propos tego zasilacza. No bo dłubanie jakby było dość sympatyczne, efekt był dość przyzwoity. Tak to wyglądało. Kolejna rzecz, którą testujemy, to jest skaner 3D z wykorzystaniem Kinecta. Całkiem przyzwoicie to nawet działa. Znaczy szału nie ma, jeżeli chodzi o szczegółowość. Jak to jest skaner 3D? Kinect. Po prostu z wykorzystaniem Kinecta. Wzięliśmy Dawida i zaczęliśmy go łączyć. Okazało się, że przy zestrukturyzowanym obrazie zrzutnika to ludzie jeszcze coś z tego wychodzą. No tak. Natomiast ręczne skanowanie przy pomocy tego lasera jest ciężkawe. Mhm. Testujemy też dość mocno fotogrametrię, na zasadzie aparat fotograficzny, w szczególności gdy chodzi o skalę obiektu. Natomiast okazało się, że najszybszym rozwiązaniem, żeby szybko coś sprawdzić, okazał się po prostu Kinect, który... Tylko to jest obiekt wielkości człowieka, tak? I tyle, nie ma to za dużej jakości. Ale to są takie zadania, które... A to zwykły Kinect? Czy... Tak, zwykły jest jedynki ze starego Xboxa, czy też druk 3D. Tak, uruchomiony. Uruchomiony. Po pierwsze. No a tutaj pozwoliłem sobie dorzucić parę rzeczy, którymi ja na sztuce z panem Piotrem Nowińskim przy takich prostych rozwiązaniach, prostych grach. Coś dwa filmiki się uruchomiły, te zaczynają funkcjonować. Jest. To akurat typowo tak. No i słuchajcie, myślę, że to jest wszystko, jeśli chodzi o z mojej strony. Takie krótkie podsumowanie, oczywiście po tym, co powiedziałem, jestem gotowy do jakiejś tam krytyki, jakby, czy sugestii.
jak najbardziej. Jestem tu, jak pierwsze moje wystąpienie, pierwszy raz, jestem z ludami nowy, więc też oczekuję, że usłyszę od Państwa jakieś słowa, że tak powiem, może kierunkujące mnie w jakąś stronę, albo po prostu to, że błądzę i nie ma to najmniejszego sensu. Także dziękuję Wam bardzo. Dziękujemy. I... No co? Dziękuję. Ja chciałem powiedzieć, że ja się na tym w ogóle nie znam, ale tu jest jedna osoba, która się na tym zna. Masz wyjątkowe szczęście po prostu. Cieszę się. Bo akurat jest z nami profesor Sikorski, który jest profesorem od zarządzania. I bardzo liczymy na to, że on tutaj światło swoje zdanie właśnie do tablicy. Znaczy, ja mi to bardzo podoba. Natomiast pod kątem sprofilowania tego pod rozprawę doktorską, no takie rozumienie jest. No może, zobaczymy, tak. Tych wątków byłoby za dużo. To znaczy, ja się domyślam. Jako prezentacja palety obszarów, którymi Pan się zajmuje, jak najbardziej to jest imponujące, ale pod samą rozprawę to ja bym wybrał albo wątek związany z tą informatyką ekonomiczną, powiedzmy modyfikacją generalnie koncepcji workflow, prawda? Mm-hmm. To rzeczywiście jest bardzo ciekawe. I wtedy jakaś implementacja, która... A to jest w ogóle nośny temat, tak? A ty musisz nam to powiedzieć, wiesz, bo to... To znaczy, to jest nowa rzecz, natomiast ten model oczywiście wymaga implementacji, wymaga walidacji, jak to rzeczywiście nie znam w środowisku się sprawdzi. Zachował sprawę. Na przykład na przykładzie procesu projektowania gier. Mhm. I drugi aspekt to są z kolei już te sprawy związane z generalnie z technologiami 3D, które niekoniecznie muszą być związane z pierwszą częścią tej pytania. Znaczy ja tą część trzecią pokazałem jako aktualną przez nad czym powiedzmy z Rafałowie, bo ja głowę zawracam. Tak. Poza tym wiesz, znaczy nie wiesz, bo Rafał jest asystentem od bardzo niedawna, ale w ogóle generalnie ma tytuł licencjacki z sztuki, tak? Nie, 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 gdzieś tam się pojawiła niemożliwa informacja. A pierwszy stopień wobec tego gdzie bierzesz? No, ja to w ogóle chemię na Politechnice Warszawskiej lubię. Chemię? Tak. No i wszystko jasne. Ale później jeszcze dyplom inżyniera ma u nas. Tak, ale potem zrobiłem inżyniera już nie będę informatycy. Tak, ale ja zrobiłem inżyniera najpierw na chemię. Dawno, już dawno, teraz, dawno. No. Już teraz. To tego zabrakło na tej prezentacji. No właśnie. Chemik tego artysta, to wiem, może tak. Może trochę. Czyli generalnie tak połączenie tego workflow z Picasso z Picasso. Pod kątem doktoratu jak najbardziej ta pierwsza część mi się bardzo podoba i ja bym to sprofilował, już gdyby miało być bronione tutaj w tej opce, prawda? Jako wzbogacenie warsztatu projektantów gier. Od strony zarządzania projektem, ale i strony sposobu projektowania na tego co ładnie kontentem. Generalnie współpracą również ludzi, którzy faktycznie często tworzą te zespoły tak zwane wirtualne. Tak, jak najbardziej. Takie pytanie, jakie szanse ma, żeby się coś takiego dało wprowadzić w życie w środowisku akademickim? Czy można by na przykład wymusić na studentach... Wróć na ten slajd, co z tą twoją taką propozycją współpracy? Zanim Rafał wróci i skomentuje, ja wam tylko przypomnę, że pokazywałem taki przykład właśnie tego Wrexa, w którym robią panelisty, natomiast cały czas problem był taki, że ciężko było to ugryźć. O, to okazało się, że no jest ktoś, kto chyba trochę jest w stanie to ugryźć. Przepisy wymagają, aby doktorant rozwiązał w oryginalny sposób problem naukowy. No, tutaj absolutnie potencjał jest i wątpliwości. Więc może tak, pierwszy aspekt tak, taki w kierunku doktoratu, tak, to uważam, tak, tutaj po świetnych uwagach pana profesora, rozumiemy, że temat jest warty rozważenia przynajmniej i warty jakiejś implementacji. Tutaj jeszcze w tym wątku, no mówiłeś o tych trudnościach z oceną, prawda? Tak. Bo tutaj, o ile dobrze rozumiem, przy takim workflow, tak, to mm-hmm. jednak jakoś liczy się też jakość, no, tak, tego wykonania i w jaki sposób tą jakość
można oceniać w przypadku crowdsourcingu jakichś elementów, asetów do WG. No to nie będzie proste. No bo tutaj też się w kategoriach estetyki zaczynamy poruszać. No tak, ale to wymaga wówczas, że ten model wymaga jakiejś implementacji w jakimś środowisku i trzeba ten model wrzucić do jakiegoś zespołu, który nad grami pracuje. No, mierzyć po prostu, jakie to daje efekty. Nie, ale wiesz, chodziło tutaj, tak jak Rafał opowiadał, prawda? Czy na przykład, że chodzi, że twarze się powtarzają, tak? I tutaj trzeba wygenerować tyle twarzy, żeby całą tą grę zapchać, a z drugiej strony, gdyby ktoś po kolei miał przejrzeć wszystkie te twarze i stwierdzić, że są różne, tak? No to będzie to bardzo pracochłonne, już nie wiem, czy możliwe. I tutaj jest, oczywiście, metryka podobieństwa twarzy, no jest dosyć akurat znana, prawda? No bo można po prostu zaprząc systemy, które służą do rozpoznawania ryjów i on będą, taki system będzie mówił, czy to jest ta sama twarz, co poprzednio. Więc tylko oczywiście, czy ona jest w takim typie, tak, no właśnie, to oczywiście tu będzie pewien kłopot. Chociaż można byłoby może wyuczyć tak. Ja myślę, że to chyba nie wspomniałeś. Ja przepraszam, się włączam, ale to też efekty naszych dyskusji. Mogę o czymś zapomnieć. Cały czas ta dyskusja i prowokacja bierze się z tego, że zastanawiamy się, jak połączyć to, co jest robione na sztuce, z tym, co się robi na informatyce. I na szczęście nie mamy tu setek studentów, tylko mamy tam 40 czy ileś osób, więc liczby są A troszkę mniejsze. B, mówimy o bardzo różnych rodzajach. Chodziło tak naprawdę o to, żeby rozpiąć w jakiś sposób proces, nie uzależniać procesu dyplomu informatycznego od procesu dyplomu artystycznego. Tak, tylko rozpiąć to na taki proces. Przepraszam, zdeksowałeś trochę na inny kierunek. Chodziło mi na razie o, no bo tutaj rozumiem, że tak dosyć kluczowym, prawda, elementem w tym naukowym kierunku całej sprawy będzie znalezienie takich metryk, które posłużą temu, żeby można było zaaprobować takie wykonanie zadania. No więc wydaje mi się, że akurat takie metody obecnie, jeżeli chodzi o takie elementy wizualne, tak, no to sporo jest metod tam obecnie rozpoznawania obrazów, prawda, i wzorców, że być może dałoby się to do tego zastosować. To ja tylko tyle chciałem na ten temat. A jeśli teraz chodzi o ten drugi temat, tak? Czyli właśnie ta współpraca, tak? Informatyków i artystów. No, powiedz mi tylko, dobra, jaka jest nagroda, tak? Dla tych osób, które tutaj stworzą te elementy do gier. Z obu stron, i artystów, i informatyków. Czy jaka jest nagroda? Tak, no bo tak za free, to ja podejrzewam, że nikt nic nie będzie chciał zrobić. Myślę, że główną nagrodą to będzie to, że... To, że będą mieli kompletny projekt, tak? Mam na myśli to, że jakby patrząc na projekt, zawsze gdzieś jakieś są wady i zalety. Ja jakieś tam oceniam. Kto by myślał ten projekt? Słucham? Ale kto by myślał ten projekt? Oni by myślał ten projekt. No nie, załóżmy, że jest to projekt dyplomowy na przykład, tak? Stworzenie jakiejś gry, tak? Z punktu widzenia informatyków siadają, piszą kod, świetnie. Problem polega na tym, że to ma jedną pewną wadę. No ale widzisz, to nie wygląda na oceny. To jest ten problem. Ja wiem. Zgadzam. Na ocenę dyplomu z informatyki nie wpływa wartość estetyczna tej gry. No wiem. I tu jest ta rzecz, w drugą stronę, tak. Dlatego jakby to jest rzecz, która wiem, nie chcę za ten sposób. Jeżeli, dlatego pytałem o tą nagrodę, tak? Oczywiście przenosi. Co byłoby tym, co by skłaniało, prawda, informatyków do napisania kodu, a grafików do zrobienia... Myślę, że to, co powiedziałem, kompletny projekt, tak? Że mają szansę zrobić coś, co będzie może zamknięte. A nie, że tylko doszukamy. Słaba motywacja. Może naiwnie trochę na to patrzę. Słaba motywacja. No, znać tą motywację, wiesz, to będzie wtedy wszystko zagrało. To ja to mogę anegdotycznie, bez wymieniania nazwisk, powiedzieć, że ostatnio recenzowałem doktora, w którym doktorant na koniec swoich eksperymentów musiał przeprowadzić te testy z udziałem, powiedzmy, użytkowników. No i no niestety zarzuciłem, że te testy były trochę zbyt ubogie, bo on w sumie tylko 5 osób w
tylko 5 osób przetestowało to, co on zrobił. No ale w doktoracie napisał, że kawa i ciasteczka okazały się za słabą zachętą dla testu. Rozumiem. Ciasteczka działa lepiej. Więc właśnie tu chyba, jeżeli mówisz o tym zastosowaniu tego, prawda, no to tu trzeba znaleźć tą motywację, bo to bez tego to... A rozumiem, że od strony merytorycznej mogłoby to być interesujące, jeżeli będzie dobrze zrobione. Jest interesujące na pewno. O. Rafał, a mówiłeś o tym automacie do gier. Mówiłeś o tym Raspberry i tym podobne. Nie wiem, czy widziałeś, że teraz taka firma Kiano wyprodukowała takiego stita na HDMI, na którym jest normalny na Atomie sieci cały Windows. Dzisiaj, tak. I pewnie pomyślałem, że to jest tak malutkie, że możecie sobie to wpiąć po prostu od razu. A to wystarczy do tego monitoru, czy nie? Ten razem, monitor na HDMI. Tylko HDMI. Trzeba USB podłączyć. Tylko to kosztuje 350 zł. No właśnie. Więc no, tak naprawdę. Tam był PC dlatego, że po prostu chodzi o to, że guziki podłącza się do takiego dedykowanego. Tak, właśnie, bo na jedną rzecz. To może być Arduino, ale nie robiliśmy na Arduino, bo trzeba wypisać cały kod. A chodzi o to, że on może kilka guzików na raz. Nie dorzuciłem jednego. A ja pod USB możesz to podłączyć. Nie skomentowałem jednej rzeczy, bo tutaj myśmy zbudowali ten cały na mikrostiki kontroler, który musiał być podłączony do czegoś. A wymaga... Tam USB podłączysz normalnie. Tam jest USB, to jest USB mały, to już wszystko jest. I Bluetooth. Jest Wi-Fi, Bluetooth, wszystko. A. Więc jakby komplet komunikacyjny. Tu było łatwiej, bo bez problemu, bezpośrednio to jest podłączone po prostu wiesz, przez USB do płyty. Wykrywane jest jako kontroler i tyle. No tam też byłby wykrywane. Tam jest dokładnie tak, to jest sam komputer. Tak naprawdę jest problem tylko z włączaniem. Wziął sobie ten driver i wpiął pod ten telewizor, miał tu Windows od razu całego. Hmm. Ze wszystkim, co chcesz w Windowsie. Czyli muszę się zainteresować. A ten piąty poszedł, to wszystko. Muszę się zainteresować. To nie jest za wszystko. To już nawet przecenili. Tak. To z tyle, że tego Saturnu. Do jednego projektu można przydać. I wiesz, że tego co masz kupić, dobrze, ale dziękuję bardzo za to uwagę. To rzeczywiście jest bardzo istotne, żeby to miało powód, no, żeby też mówię z drugiej strony, ja sobie zdaję z tego sprawę, że to na drugim planie. Nie, ale nie wiesz, bo to przy szerszej dyskusji na temat programu nauczania informatyki na SNM-ie wychodzi. Wszyscy mówią o tym, żeby robić coś wspólnie, a nie ma nigdy wspólnego celu. Czy zamiast zrobić taką cel do pracy dyplomowej, nie może do tego, że wcześniej w procesie nauki? No może, ale to będzie wtedy bardzo mało. No to będzie bardzo dobre. W sensie, no, ale do tego mamy crowdsourcing, do tego będzie przez ileś tam generacji, nawet zapuszczać, iterować. To nie jest tak, że dla niej muszą być zamknięte.